Także ciąg dalszy, nasza Radio Conchita mówi o błędach Angeli Merkel, o błędach Niemców. Gdzie wszystko cenę ma, spytają dzieci, kiedyś nas, kto ukradł im najlepszy czas. Naszym gościem jest pan poseł Michał Jach, przewodniczący Komisji Obrony Narodowej, Sejmowej Komisji. Szczęść Boże, panie pośle. Szczęść Boże, ojcze, szczęść Boże. Wszystkim słuchaczom Radia Maryja. Dzień dobry. Panie pośle, pytanie o porozumienie, jakie Ministerstwo Obrony Narodowej zawarło w sprawie szkolenia dla studentów w ramach Ligi Akademickiej. Jak to miałoby wyglądać? Kogo to obejmie? No i czy studenci mają się obawiać czy cieszyć? No, to porozumienie będzie obejmować oczywiście ochotników. Tych, którzy są patriotami, czują potrzebę służenia ojczyźnie, ale również i tych, którzy chcą przeżyć przygodę. Przecież wojsko jest oprócz zaszczytnej służby, to również przygoda. I chcą przygotować swoje umiejętności, takie rzemiosło żołnierskie, tak, ażeby zostać żołnierzem rezerwą. Żołnierzem wyszkolonym, który w razie czego, w razie potrzeby ojczyzny, żeby mógł realizować patriotyczne poczucie obowiązku, to jest oznaczone dla tych chętnych oczywiście, bo to będzie dotyczyło tylko ochotników. To jest jedna z bardzo dobrych inicjatyw Ministerstwa Obrony Narodowej, ponieważ przez ostatnie 8 lat doprowadzono, przez poprzednie 8 lat za czasów Platformy Obywatelskiej doprowadzono do takiej oto sytuacji, że zarzucono szkolenie rezerw i tylko mieliśmy wojska operacyjne. Nie szkolono żadnych kandydatów na uzupełnienie. No przecież wiadomo, że żołnierze odchodzą. Na te zagrożenia także są ciemno, jasno, rozwijane. Do tego potrzeba przygotowanych ludzi. Nie robiono przez 8 lat kompletnie nic. I to jest jedna z tych inicjatyw, która z jednej strony da przyszłych żołnierzy ojczyźnie, a młodym ludziom pozwoli zrealizować swoje ambicje. No to już jakiś czas tak ludzie mówią, że no szkoda, że mężczyźni nie przechodzą jakiegoś konkretnego szkolenia, bo każdemu mężczyźnie by to się przydało. Ależ oczywiście, ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy, bo sam przecież byłem oficerem, kiedy wszyscy młodzi ludzie przechodzili szkolenie wojskowe, to zasadnicze, i zawsze z zainteresowaniem, przyjemnością przyglądają się młodzi ludzie, którzy przychodzili często tacy zagubieni, nie potrafią nawet łóżka pościelić. A po tej okresie służby to był naprawdę ukształtowany mężczyzna, odpowiedzialny, bo wojsko uczy poczucia odpowiedzialności za innych, uczy umiejętności pracy w zespole, poświęcenia dla innych. To przez ten czas czynnej służby zasadniczej ci młodzi ludzie nabywali tych umiejętności, które im zostają na całe życie. Oprócz oczywiście niewątpliwie pierwszoplanowego tego obowiązku obywatelskiego służby ojczyźnie. Panie pośle, w związku ze skutkami nawałnic wojsko pomagało tym, którzy ucierpieli. Taką decyzję natychmiast po przesłaniu przez odpowiednich samorządowców podjął pan minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, ale pan minister, jak również wojsko, zwłaszcza Wojsko Obrony Terytorialnej, natychmiast spotkały się z krytyką totalnej opozycji. Jak pan jako ten, który odpowiada za obronę narodową ze strony Sejmu, z ramienia ustawodawcy, jak pan patrzy na te ataki na ministra Macierewicza? Panie redaktorze, no,
Ja wiem jedno i to wytnę powiem, że co by pan minister Antoni Macierewicz zrobił, to będzie to totalnie krytykowane przez opozycję. Dochodzi do takich absurdów, tego sprzętu jak o Kakowie. Aż czasami trudno mi uwierzyć, jakie głupoty, bo inaczej tego nazwać nie można, mówią przedstawiciele opozycji, a szczególnie Platformy Obywatelskiej. No na przykład, że WOT to jest prywatna armia pana ministra. O, jeden przykład. Druga sprawa, proszę ojca, no, w tej chwili w Sejmie jest na ukończeniu ustawa, która zwiększa budżet obrony narodowej na lata. No wydawałoby się, że nie ma w Polsce nikogo, kto by przeciwko temu protestował. A okazuje się, że Platforma również to na komisji zrobiła awanturę, oskarżając pana ministra Macierewicza o jakieś bzdurne zarzuty, jakieś insynuacje dotyczące, co on ma na myśli. No, ojcze, no czasami mnie to się nawet to poniżej godności normalnego obywatela jest wchodzić w polemikę z tymi kretynizmami. Nie bójmy się tych słów, bo chociaż nie lubię używać takich określeń. Ale pan minister Antoni Macierewicz zadziałał błyskawicznie, zadziałał tak, jak to przewidują przepisy. Wojsko bierze udział w likwidacji, no ale wojsko w takich kwestiach pomaga, bo przede wszystkim instrumenty, odpowiednie maszyny najwięcej ma do tego właściwe służby, czyli przede wszystkim Straż Pożarna, Policja, ale wojsko również zawsze chętnie i błyskawicznie włącza się takie akcje. I tutaj ja nie widziałem żadnej zwłoki w podjęciu decyzji, nie widziałem żadnej jakiejś takiej opóźnienia w działaniach żołnierzy. No, to jest kompletna kolejna awantura, która zaprzecza zdrowemu rozsądkowi i temu, co ludzie widzą w telewizji. To jeszcze jeden temat, jeśli pan pozwoli, choć stosunkowo odległy jak na aktualności. Za mniej więcej miesiąc Rosja, Białoruś przygotowują wielkie militarne ćwiczenia Zapad 2017. Eksperci mówią, że trzeba się tym ćwiczeniom bardzo bacznie przyglądać. Nawet na portalu CNN można było przeczytać zasadnicze pytanie autora, czy ćwiczenia na Białorusi mogą być przygotowaniem do wojny, i pisze: w Polsce, na Litwie, a szczególnie na Ukrainie, niektórzy obawiają się, że tegoroczne ćwiczenia Zapad mogą przygotować Rosji drogę do dalszych militarnych przygód. Czy Polska bacznie będzie przyglądać się tym, no nazwijmy to, ćwiczeniom? Każde ćwiczenia, które organizuje Rosja, są bardzo szczegółowo, pilnie monitorowane przez Siły Zbrojne Rzeczpospolitej. Bo jak pan pamięta, niektóre były tak osobliwie nazywane, że w zasadzie ćwiczono atak na przykład na Warszawę. Tak, oczywiście. To jest zasada polityki całej Putina, że usiłuje wywrzeć presję na nie tylko na Polskę, ale na państwa NATO właśnie poprzez takie agresywne przygotowanie ćwiczeń, poprzez agresywną retorykę. To jest metoda, którą pamiętamy z czasów komunistycznych, którą Rosja putinowska kontynuuje. Musimy bardzo pilnie obserwować, wyciągać wnioski z tego szkolenia, bo to dla wojskowych to co oni ćwiczą, to są bardzo dane, które pozwalają również obserwować technikę, technologię i sposób przygotowania żołnierzy do ewentualnej wojny. I dlatego musimy to obserwować, kontrolować, patrzeć, co oni przygotowują. I myślę, że wnioski z każdych takich ćwiczeń są przekładane również na strategię działania naszych sił zbrojnych. Obserwujemy to i to jest również ważna informacja, to co oni wyprawiają. Natomiast to na pewno te ćwiczenia to nie będą początkiem
jakiegoś konfliktu zbrojnego. Po prostu Rosjanie co jakiś czas sprawdzają cierpliwość, sprawdzają, czy testują jakby zimną krew Sojuszu Północnoatlantyckiego, w tym również Polski. No musimy to również w ten sposób podchodzić do tego. Musimy monitorować to i patrzeć i ewentualnie prognozować, jaki może być kolejny krok Putina. Ale to pokazuje także, że i to szkolenie ochotników, rezerwistów i Wojska Obrony Terytorialnej mają sens, i to coraz większy sens w tym coraz bardziej jednak niebezpiecznym świecie, również w naszej części Europy, żebyśmy byli mocni sojuszami, ale też żebyśmy byli mocni sami, jak mówił kiedyś świętej pamięci profesor coś takiego było rano, tak. Tak, oczywiście, to jest niezwykle istotne, bo warto przypomnieć... Nie o to chodzi, ja się wcale nie przejmuję, tylko że po prostu dobrze, że się to pisze. No to co, czy do której się rozmawiamy? No generała Kozieja, czy też innych polityków, oni mówili, że Polska żyje w czasie i w regionie, gdzie nam... No umawiamy się o której jutro? Nie zagraża żaden konflikt. I to mówili pół roku przed agresją na Krym. Aha, poczekaj. Pół roku przed Rosją. We środę. Prawa międzynarodowe. No bo jak do mnie będzie dzwonił, to... No to też wieczorem to będzie źle. Dokładnie to przewidział w 2008 roku w czasie wojny w Gruzji. No nie ustawisz, bo jak nie będzie, to co ustawisz? Nie kończą się na samej Gruzji. A tego musimy to monitorować. No właśnie nie! Od teraz, odkąd Prawo i Sprawiedliwość przyjęło, idziemy w najlepszym kierunku. Z jednej strony zaczniamy ścisłą współpracę z naszymi sojusznikami. Nie, bo to będzie umowa. To jest umowa podpisana. I to jeszcze z inną firmą, także to tym bardziej trzeba wejść. A z drugiej strony inwestujemy bardzo mocno w siebie. No dobrze, ja powiem, niech o ludzie życzy. Zmieniamy filozofię funkcjonowania. Jak oni wtedy do 10 szli, no to nic się poprzednio to była armia. No dobra, no to na razie. Służyć do tego, żeby tam gdzieś żołnierzy wysłać, żeby tam działali gdzieś daleko od nas, gdzieś, gdzie oczywiście też byli bardzo potrzebni, ale o tym, co będzie w kraju, to o tym nikt nie myślał. To taką mieliśmy władzę, dla której ta władza to była Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego, to była władza, której interes, polska racja stanu, suwerenność, niezależność Rzeczpospolitej, to były puste słowa. To do tego nie ma już powrotu i rząd Prawa i Sprawiedliwości pokazuje decyzjami, choćby właśnie dotyczącymi się innych wydatków, obronę, w ogóle bezpieczeństwa zewnętrznego, pokazuje, że nie ma powrotu do tej jakby chorej polityki. Dziękuję bardzo. Pan poseł Michał Jach, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Jeszcze, proszę Państwa, jedna rozmowa z panem ministrem Janem Szyszko. Ministrem środowiska rozmawia redaktor Piotr Krupa. Panie ministrze, w Riczy trwa jubileuszowa 50. konferencja wyjątkowa, zrzeszająca naukowców z całego świata. Proszę powiedzieć kilka słów na ten temat. No jest to wielkie wydarzenie. Tu od 50 lat spotykają się naukowcy i debatują na temat najważniejszych problemów świata, jakie nękają społeczeństwo w układzie globalnym. To spotkanie poświęcone jest sprawom związanym między innymi ze sprawami klimatu, a tu Polska odgrywa wielką rolę, dlatego że Polska odegrała dużą rolę podczas 21. konferencji stron konwencji klimatycznej w Paryżu, gdzie podsumowano dotychczasową politykę klimatyczną i zgodnie ze stwierdzeniami Ojca Świętego dla Laudato Si stwierdzono, że w gruncie jeszcze prawie 20 lat od momentu ustalenia polityki klimatycznej, ustalenia konwencji klimatycznej nic się nie zmieniło, a mianowicie te problemy, które istniały w roku 1992, a więc podczas szczytu Ziemi w Rio de Janeiro występują nadal, a więc następuje i wzrost koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze i pogarszają się warunki wodne,
ludzkość cierpi na brak dobrej wody, pogarsza się jakość powietrza, w dużych aglomeracjach miejskich szczególnie wzrasta problem głodu, migracje, a to spowodowane jest między innymi z degradacją gleb i ubywaniem lasów. Więc to porozumienie paryskie, zgodnie z sugestiami Ojca Świętego, ma taki wymiar globalny, czyli wszystkie państwa świata mają uczestniczyć w sprawach związanych z polityką klimatyczną. Polityka klimatyczna może być dobrym instrumentem do kreowania zrównoważonego rozwoju świata. I tu porozumienie paryskie właśnie naprzeciw temu wychodzi jako świetny załącznik, który zastępuje załącznik, który kiedyś nazywał się, a do tej pory jeszcze teoretycznie funkcjonuje, protokół z Kioto. Jak naukowcy z całego świata oceniają to porozumienie klimatyczne? No więc w tej chwili trwa dyskusja i co jest wielkim sukcesem porozumienia paryskiego. Po pierwsze to, że rzeczywiście ma mieć charakter globalny, ale z drugiej strony powrócono do korzeni polityki klimatycznej, gdzie wzrost koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze nie bierze się tylko z tego, że spalamy węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropę czy też gaz, ale również z tego powodu, że nierozsądnie użytkujemy zasoby przyrodnicze, a mianowicie degradujemy gleby. Degradacja gleb to również wzrost koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze, gdyż ten węgiel organiczny zamieniany jest na dwutlenek węgla. Degradacja lasów to jest również zwiększanie koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze, gdyż ten węgiel organiczny zgromadzony w dobrze funkcjonujących lasach zamieniamy na dwutlenek węgla, a to związane jest z pogarszaniem jakości wody, zniszczeniem bioróżnorodności, z obniżeniem produkcji biomasy z hektara, czyli z degradacją gleb, z procesem pustynienia. I to porozumienie paryskie jest o takie ważne z tego powodu, że w tym porozumieniu paryskim, i tu Polska odegrała dość dużą rolę, stwierdzono, że taką samą rolę przywiązuje się do redukcji emisji, jak również do regeneracji układów przyrodniczych, czyli wychwytywania dwutlenku węgla z atmosfery po to, żeby regenerować gleby, żeby te gleby miały większy wpływ na jakość wody, jakość powietrza, żebyśmy chronili bioróżnorodność, żeby problem głodu, a w związku z tym wzrost produkcji regenerowanych gleb był większy, czyli żeby hamować proces głodu, a wraz za poprawą jakości wody i poprawą produkcji z gleb, czyli walką z głodem, zmniejszamy sprawę związaną z migracjami. To migracjami w ogromnej skali, w skali globu. Tutaj w Riczy przedstawił Pan też przykład polityki zrównoważonego rozwoju prowadzonej przez Polskę. Tak, Polska jest, ja bym powiedział, liderem w zakresie realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju. Gdyż cóż to jest zrównoważony rozwój? Zrównoważony rozwój to jest nic innego jak wzrost gospodarczy powiązany z racjonalnym użytkowaniem zasobów przyrodniczych i respektowaniem praw człowieka. Oczywiście byłoby to sloganem i jest sloganem, o ile byśmy nie przyjęli dwóch podstawowych założeń. Pierwsze takie założenie to jest to, że człowiek jest podmiotem zrównoważonego rozwoju, w związku z tym musi użytkować zasoby przyrodnicze i to jest nie tylko jego prawo, ale również obowiązek. I drugie założenie, że żadna z działalności gospodarczych nie musi pogarszać stanu środowiska przyrodniczego, a wręcz odwrotnie, może to poprawiać. I tu Polska jest rzeczywiście liderem w tym zakresie, dlatego że Polacy użytkują zasoby przyrodnicze, a te zasoby przyrodnicze ulegają nie tylko temu, że są w dobrym stanie, ale również poprawie. A jak się mierzy zasoby przyrodnicze ich stan? Występowaniem rodzimych gatunków dziko żyjących. Wśród gatunków takich są zwierzęta i rośliny, a wśród zwierząt są też te gatunki, które cały czas u nas w Polsce występują, ale też te gatunki, które do nas przylatują na okres na przykład rozrodu i to jest cały szereg ptaków. I te gatunki ptaków przelatują, kiedyś występowały w całej Europie, ale migrują przez tą Europę wiosną, kiedy przylatują na rozród i odlatują stąd jesienią, kiedy wracają do ciepłych krajów, ale omijają skrzętnie te gościnne strony Europy Zachodniej, a tylko w Polsce znajdują dobre miejsce do występowania rozrodu, co świadczy o tym, że to są przyjazne warunki, a w związku z tym, można powiedzieć, generalizując, użytkujemy te zasoby przyrodnicze, ale również nie niszczymy tych zasobów przyrodniczych, które są, a stan ich mierzy się występującymi gatunkami. Ale skoro już mówiliśmy o tych dwóch założeniach zrównoważonego rozwoju, to oczywiście te założenia będą również pewnym sloganem, o ile nie będziemy tego dokładnie mierzyli.
a mierzymy za pomocą podstawowych takich wskaźników zrównoważonego rozwoju. Pierwszym takim wskaźnikiem jest oczywiście to, że musi nastąpić wzrost gospodarczy, a wzrost gospodarczy więcej pieniędzy w naszych kieszeniach. A więc pierwszy wskaźnik, no to oczywiście nie można mówić o zrównoważonym rozwoju przy spadającym produkcie krajowym brutto, czy też produkcie narodowym brutto, może jest lepiej. A więc pierwszy wzrost gospodarczy. Drugi to są sprawy związane z populacją ludzką. Przecież my chcemy żyć dłużej, a więc wskaźnikiem zrównoważonego... Wyrafinowane oszustwa firmy Play. ...w strukturze populacyjnej. Ja chcę naprawdę dłużej żyć, ale nam nie muszą... Wyrafinowane oszustwa i manipulacje firm windykacyjnych, Tomasz Farol. Instytucja oszustwa, jak działa firma Play. Jak działa oszustystyczna firma Play? Tu służy nam konwencja o ochronie bioróżnorodności, która również powstała w 1992 roku, jako założenie Get Back. Polska jest właśnie takim przykładem tego państwa, które ma duży wzrost gospodarczy, ale równocześnie występuje wszystkie rodziny gatunki roślin i zwierząt, czyli zapewnione jest ochrona bioróżnorodności. Nie można mówić również o zrównoważonym rozwoju przy pogarszającym się jakości powietrza. I tu służy konwencja klimatyczna. Polska jako jedno z niewielu państw świata, wśród państw rozwiniętych, dokonała albo wypełniła swoje zobowiązania wynikające z protokołu z Kioto. Mieliśmy dokonać takiej redukcji na poziomie 60%, dokonaliśmy na poziomie 30% przy równocześnym wzroście gospodarczym na poziomie około 60%, to jest swego rodzaju rekord świata. No i oczywiście nie możemy mówić o zrównoważonym rozwoju przy pogarszających się jakości wody, a tu w tym zakresie mamy pewne osiągnięcia, ale też wiele do zrobienia. I ta polska szkoła, jak też zrównoważonego rozwoju, o której mówię tu na Elicie, spotkało się też bardzo dużym zainteresowaniem i mówi, w jaki sposób można działać dla świata, aby rzeczywiście poprawić jakość środowiska, a równocześnie dokonywać wzrostu gospodarczego i eliminować te podstawowe problemy, jakie występują na świecie, czyli głód, migracje, jakość wody, brak dobrego powietrza, hamowanie procesu pustynienia i hamowanie procesów właśnie w ten sposób, żeby wykorzystywać dwutlenek węgla do tego, żeby regenerować gleby, regenerować lasy, żeby podnosić produkcyjność tych gleb. A z drugiej strony Polska jest całkowicie otwarta na redukcję emisji. W tym zakresie mamy innowacje. Mówię tu o innowacjach, dlatego że innowacje w zachodniej Europie, w Unii Europejskiej rozumiane są głównie jako zmiany technologiczne. To dobrze, ale również innowacje są w zakresie ekologii. Jak użytkować tanim kosztem przestrzeń, po to, żeby ta przestrzeń coraz lepszą rolę spełniała dla człowieka. I to są innowacje ekologiczne. W tym zakresie jesteśmy rzeczywiście liderem. Światowa Federacja Naukowców, która jest organizatorem konferencji tutaj w Erice, nagrodziła Pana, nagrodziła Polskę właśnie za przykład tego bardzo dobrego, zrównoważonego rozwoju. Tak, jest to wielkie wyróżnienie. To wyróżnienie dostaliśmy w roku 2008. To wyróżnienie dostało, z tego co pamiętam, 69 osób na świecie, w tym prawie 50 noblistów i dwóch Polaków. Ja jestem drugim Polakiem, który zyskał to wyróżnienie. Pierwszym jest Jan Paweł II i znajdujemy się tu, w Erice, gdzie występuje albo jest, żyje kult Jana Pawła II. Tu prawdę powiedziawszy, w każdym miejscu można zobaczyć podpis Jana Pawła II, zdjęcia Jana Pawła II, miejsca, w którym przebywał, a był tu w 1993 roku na kolejnej sesji Narodów Światowej Federacji Nauki poświęconej właśnie wielkim problemom świata. Jak się okazało, te słowa, które sobie wypowiedział Paweł II, były prorocze, tam są dobry poradowane. Tutaj też w Erice mówił Pan o działaniach ochronnych prowadzonych w Puszczy Białowieskiej. Wyjaśniał to, tą sytuację Pan naukowcom z całego świata. Tak, rzeczywiście Puszcza Białowieska to jest jedno z największych nieporozumień, jak powiedział w tej układzie europejskim i światowym, dlatego że Puszcza Białowieska to jest typowe dziedzictwo kulturowe przyrodnicze miejscowej ludności, miejscowych leśników, polskiej szkoły ochrony przyrody. Ale to dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze polegało na tym, że to człowiek tak kształtował te osoby przyrodnicze,
włączone w wyśmienitym stanie i dlatego włączono je do sieci Natura 2000. Ale w pewnym momencie ludzie, być może dobrego serca, ale naprawdę nie znający historii użytkowania tego terenu, postanowili wyłączyć człowieka z tej gospodarczej działalności i pozostawić te lasy własnemu losowi. No i stało się tak, jak się stało. Uruchomiły się pewne procesy, masowy pojaw gatunków niszczących drzewostan. I te przepiękne drzewostany, które zostały włączone do sieci Natura 2000 z punktu widzenia występujących siedlisk i gatunków, no, zamieniły się albo w zespoły trawiaste, czy te zamieniają się w zespoły trawiaste, albo zamieniają się w teren bagienny, w zależności od tego, jaki jest poziom wód gruntowy. Tam, gdzie poziom wód gruntowy był niski, mamy zespoły trawiaste, tam, gdzie był wysoki, tej pompy drzewostanowej zabrakły, no i woda pojawiła się na powierzchni. Nie ma tam ani siedlisk, ani gatunków, te, któreśmy wyznaczyli na Natura 2000. I to chcemy pokazać. I pokazałem tutaj to najbliżej, to zostało przyjęte przez tych naukowców z dużym zrozumieniem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, z panem Bogiem. Środowiska Janem Szyszko rozmawiał redaktor Piotr Krupa. O godzinie 16 kolejne wydanie Aktualności Dnia. Tym razem będziemy mówić na temat diagnostyki laboratoryjnej. Jest 19 minut po 14 wiadomości. Wiceministrowie obrony oraz nauki podpisali porozumienie dotyczące pilotażowego programu edukacji wojskowej studentów w ramach letni akademickiej. Zajęcia będą skierowane do ochotników. Teoria ma się odbywać na wybranych uczelniach, a praktyka w jednostkach lub uczelniach wojskowych. Za zorganizowanie treści teoretycznej, która będzie trwała 30 godzin, będzie odpowiadał resort nauki, a za 22-dniową część praktyczną Ministerstwo Obrony. Przed polskimi siłami zbrojnymi stoi poważne zadanie odbudowy rezerw osobowych, powiedział wiceminister Wałbrzyszczyk. Wiceszef resortu zwrócił uwagę, że od czasu zawieszenia zasad dziedzictwa wojskowej atlety lądu spadali w barwy. Młodzi ludzie nie mieli możliwości podstawowego przeszkolenia wojskowego, a co za tym idzie, za kilka lat mogłoby dojść do sytuacji, w której w razie mobilizacji nie byłoby rezerwistów, których można byłoby powołać do wojska do wzmocnienia sił operacyjnych Armii Zawodowej. Dlatego podjęliśmy działania, które mają temu zapobiec. Jednym z przedsięwzięć jest właśnie stworzenie możliwości ochotniczego szkolenia studentów. W pierwszym roku miałoby zostać przeszkolonych do 10 tysięcy studentów na potrzeby korpusu szeregowych i podoficerów. Koszt programu tylko po stronie resortu obrony to 200 milionów złotych. Z badań, które przeprowadziło Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, wynika, że blisko 45% studentów jest zainteresowane takim szkoleniem. W przyszłym roku w Ministerstwie Finansów mają ruszyć prace specjalnego zespołu, który całodobowo będzie tropił oszustwa finansowe. W resorcie, jak napisał jeden z dzienników, zostanie wydzielona strefa specjalna. Znajdą się w niej wrażliwe dane dotyczące rachunków bankowych przedsiębiorców i operacji finansowych. Informacje analizować ma 40-osobowy zespół kontrolerów. Witam, najpierw opiszę sytuację. Mam dług w wysokości 174 zł. Ostatnio dostałam pogróżki. O tym, jak będzie działał specjalny zespół, witam serdecznie. Wpisałem w 2010 roku z firmą Play. Wszystko ok, fajnie, zerwałem umowę, ale chcą mnie zamordować. Indykacja niemieckich długów dla polskich przedsiębiorców bez opłat. Niepokój organów skarbowych i taką ich analizę. Nie będzie to wymagało żadnych dodatkowych działań ze strony przedsiębiorców, nie będzie to wymagało czegokolwiek, jakichkolwiek dodatkowych działań ze strony podatników. Analiza będzie dokonywana mailowego. I będzie się odbywała we współpracy banków i Ministerstwa Finansów. To oznacza, że w zasadzie przedsiębiorcy nie muszą tutaj obawiać się jakichś dodatkowych kontroli. W praktyce oznacza to mniej takich kontroli dla uczciwych przedsiębiorców. Tym samym działania organów skarbowych zostaną ukierunkowane tam, gdzie rzeczywiście może dochodzić do oszustw. Ministerstwo szacuje, że rocznie może dochodzić do zablokowania prawie 5 tysięcy rachunków bankowych. Obecnie jest ich około 300.
Polsce wzrasta poziom wydań paliw z BASO, operatora logistycznego paliw płynnych. Okazuje się, że od wprowadzenia przed rokiem tzw. pakietu paliwowego tylko do końca ubiegłego roku ilość wydawanych przez OLPP paliwa wzrosła o ponad 1/5. W tym roku wskaźnik ten przekroczył już 30%. Prezes zarządu OLPP Paweł Stańczyk, który był gościem rozmów niedokończonych na antenie telewizji Trwam, podkreślił, że coraz lepsze wyniki pokazują skuteczność przepisów i szczelność systemu kontroli rynku paliw. Dodał, że odczuwają to Polacy, ale również spółki takie jak na przykład Orlen czy Lotos, które dzięki uczciwej konkurencji osiągają coraz lepsze bilanse finansowe. Można powiedzieć, że współpraca rządu, ustawodawcy, firm paliwowych, różnych organizacji, ta współpraca wreszcie jakby zadziałała. Kiedyś było tak, że minister finansów miał taki pomysł, minister gospodarki, taki pomysł. W roku 2016 skończyła się Polska resortowa i rząd zadziałał razem, pokazał taką pełną spójność i ta polityka jest cały czas spójna, bo są kolejne też rozwiązania. Rząd wprowadził potem pakiet energetyczny, pakiet przewozowy. To są rozwiązania komplementarne do pakietu paliwowego. Dzisiaj jasno możemy stwierdzić, że to działa. Operator logistyczny paliw płynnych jest spółką Skarbu Państwa i największą na polskim rynku firmą oferującą usługi magazynowania zapasów i rezerw produktów ropopochodnych. Poza tym świadczy usługi logistyczne dotyczące bieżącej konsumpcji paliw, m.in. zaopatruje stacje w całej Polsce. $13 700 000 przeznaczono dotychczas w województwie kujawsko-pomorskim na pomoc gospodarstwom poszkodowanym w nawałnicy. Pieniądze będą przyznawane do kwoty 6 000 zł. Władze województwa czekają również na wyniki pracy inspektorów, by osoby dotknięte skutkami wichur mogły ubiegać się o odszkodowanie na odbudowę budynków gospodarczych i mieszkalnych. Przypadków takich zniszczeń odnotowano około 4 000. Poza tym wojewoda kujawsko-pomorski poinformował, że dodatkowa pomoc będzie skierowana do poszkodowanych rodzin, których dzieci idą od września do szkoły. Stosowne rozporządzenie 18 sierpnia zostało wydane, na podstawie którego będzie można wspomóc do 1000 zł maksymalnie na jedno dziecko. 500 lub 1000 zł to jest uzależnione od tej pierwszej pomocy, którą kierujemy do 6 000 zł. Jeżeli decyzja pierwsza jest do 3 000 zł na rodzinę, to dane dziecko otrzymuje 500 zł. Jeżeli decyzja jest między 3 000 a 6 000 zł, to dane dziecko z danej rodziny otrzyma jeszcze dodatkowo 1000 zł. Będziemy z panem kuratorem jeszcze w tym tygodniu, myślę, na spotkaniu również z państwem o tym rozmawiać. Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz dodał, że na wniosek gmin powstało 17 komisji do spraw szacowania strat w rolnictwie. W tym tygodniu oczekiwane są także wizyty przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa oraz resortu rodziny. Tematem ma być omówienie bieżącej sytuacji i dalsza współpraca nad usuwaniem strat spowodowanych przez nawałnicę. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam Państwa na modlitwę popołudniową z liturgii godzin, hymn w tej przedwieczornej godzinie w tomie 4 na stronie 506, psalmodia z poniedziałku 4 tygodnia od strony 886. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, poślesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Alleluja. W tej przedwieczornej godzinie, gdy już jesteśmy znużeni, chcemy w pokornej modlitwie odnaleźć pokój i siłę. Pochyl się, Panie, nad nami, nad ludzkim trudem i pracą. Daj światło naszym umysłom, a ręce uniesprawnymi. Wszystko, co teraz czynimy, niech będzie zgodne z Twą wolą. Pomóż nam Twoje królestwo budować w sercach człowieczych.